Cześć wszystkim. Dziś nowy cykl Januszowe porady, czyli jak oszczędzić na paintballu. A tak poważnie, dużo osób ma problem z czyszczeniem fatów. Niektórzy kupują do tego specjalne podsłoby, na przykład firmy Exalt. Nie jest to zbyt tanie jak na to, co oferuje. Do tego możemy użyć takiego urządzenia do wycierania kurzu. Znajdziecie w każdym markecie za około 9 do 12-13 zł. Sprawdzi się tak samo, a nawet lepiej. Dlaczego lepiej? Bo oprócz tego, że również wyczyści nam każdego fata, bez znaczenia czy to jest DAI czy Proton, w tym wypadku akurat też DAI, czy jakiś tam stara, zwykła setka, równie dobrze wyczyści Wam loader. Jest to zaginane. Możemy nawet dosyć dobrze radzić sobie z palami, które mają dodatkową półeczkę, ale chyba najlepiej sprawdza się ze zwykłymi grawitacyjnymi, komercyjnymi loaderami, z którymi jest zawsze problem je troszkę wyczyścić. Niektórzy zalewają wodą, później to suszą lub dają, żeby to obciekło. Tak naprawdę nie wyczyści to na pewno dobrze rotorów, innych, bardziej nazwijmy to skomplikowanych elektrospłuczek z kilkoma częściami, ale do takich podstawowych rzeczy lub na pola komercyjne bardzo fajny gadżet. I nie kosztuje to 80 zł jak podsłaby, kosztuje to, mówię, od 9, 12, 13 zł maksymalnie. Wielokrotnego użytku, ściągamy, pierzemy i fajny gadżet, a przy okazji nie rujnuje naszego budżetu. Do zobaczenia w kolejnych Januszowych poradach.